Raz. Katechizm Kościoła katolickiego. Powiem ci, stary, że ludzie zamiast chodzić na studia powinni nagrywać podcasty. Wiesz dlaczego? Bo ja się bardziej przygotowywałem do tego podcastu niż wtedy, jak byłem na studiach do wykładów. Jakbyś się na studiach dobrze przygotowywał, to byś teraz nie musiał. Cześć, Mateusz. Cześć, Piotrze. Myślę, że ty też miałeś takie pytania jak ja przez ostatnie dwa tygodnie. Kiedy podcast? Były. Bardzo serdecznie. Troszkę się nam przesunął termin. Miało być po 1 stycznia. W sumie jest po 1 stycznia. Ale kochani, mamy to i chcę bardzo serdecznie podziękować za mobilizację. Przejdźmy od razu do meritum. Zaproponowałeś pewną wizję tych podcastów. Zaproponowałeś pewien nurt, pewien temat. Ja? Tak. Jakiż to? Katechizm. Katechizm, po prostu krótko, zwięźle na temat. Jaki katechizm? Cały katechizm Kościoła katolickiego. Katechizm Kościoła katolickiego. Czytałeś kiedyś cały? Nie, nigdy. Stary, ty chcesz nam wystraszyć słuchaczy? Przecież jak słyszę słowo katechizm, to pierwsze, co to mi się kojarzy, bierzmowanie, 200 pytań, trzeba to wszystko zdać, trzeba to wykuć. Więcej, 211 chyba było, albo 213. Pamiętasz, za naszych czasów katechizm do pierwszej komunii świętej był ten... Opolski to był. 64 pytania. Zdałem wszystkie, ale zostałem zagięty, jak było powtórz, co dostałeś na próbną pokutę. Właśnie tak. My się uczyliśmy na pamięć, a nie po to, żeby nam pomagał wierzyć. Więc myślę, że to jest dobry temat nie tylko po to, żeby mówić o katechizmie, bo wiadomo, że nie o to chodzi, ale o to, żeby katechizm nam pomógł wyznawać wiarę i dzielić się wiarą. Mam takie dwa słowa, które nas nakierunkują. Katechizm, czyli co, i teraz po co. Praktycznie chyba nikt go nigdy nie przeczytał całego. Pamiętam, że w Roku Wiary była taka akcja w kościołach. Był wystawiony wtedy takie ładne wydanie, A3. Tak. I akurat wtedy pomagałem kumplowi Krzyśkowi, księdzu Krzysztofowi Halaczkowi. Serdecznie go pozdrawiamy. On wtedy był opiekunem kościółka w Krakowie na Smoleńsku. I tam codziennie po każdym mszy świętej był czytany jeden numer z katechizmu Kościoła katolickiego. To jak już tak, faktycznie dlaczego katechizm, to jest taki powód, dlaczego katechizm. Kiedy mówimy na temat wiary, cokolwiek tak naprawdę, kiedy w ogóle wchodzimy na temat religii albo czegokolwiek związanego z Panem Bogiem, to bardzo często i bardzo tak mocno widać, jak to jest niepoukładane. Wiedza jest niepoukładana, świadomość, w jaki sposób wyznawać wiarę, jak przeżywać. Więc katechizm po to, żeby poukładać sobie wiarę. Doskonałe to jest. Ale wiesz, nie chciałbym, żeby ta rozmowa o katechizmie była taka akademicka, żeby była taka sztywna i sucha i twarda. Zapytam cię, bo teraz mamy katechizm, do kogo był skierowany? Do kogo jest skierowany? Do kogo? Do wszystkich wierzących. Do wszystkich, doskonale, super. A pamiętasz, jaki był katechizm przed tym, który teraz mamy? Jeszcze trydencki. Dokładnie. On się nazywał katechizm rzymski. Powstał zaraz po soborze trydenckim. I ciekawe, czy się domyślisz, do kogo był skierowany? Do księży. Tak jest. Był skierowany do proboszczów. Do proboszczów, dlatego że to były czasy, kiedy jeszcze człowiek, że tak powiem, sam w domu nie studiował Słowa Bożego ani katechizmu. Miał lekcje, że tak powiem, w kościele. No i teraz jest hit hitów, który chcę zadać. To pytanie, co było przed tym katechizmem trydenckim? To jest ciekawostka. Tego nie znajdziesz w internecie. Nawet nie próbuję szukać. Przed katechizmem trydenckim. No pomyśl tak na logikę. Masz do wiernych, wcześniej do proboszczów. To, no to wcześniej musiało być dla apostołów, dla biskupów. Tak jest, dokładnie. Wcześniej był katechizm skierowany dla biskupów. I było to dzieło wybitnego człowieka, o którym chcę ci powiedzieć. I to dzieło nazywało się Księga Reguły Pasterskiej. Ci, którzy znają te pisma ojców Kościoła czy doktorów Kościoła, pewnie się domyślają, o kogo chodzi, ale pozwól, my friend, że cię zabiorę w podróż do katedry wawelskiej. I teraz wyobraź sobie, że tak jak przez te 6 lat studiów wchodzimy teraz do katedry wawelskiej, po tych stopniach widzimy po lewej stronie, tam wiszą te takie kości. Wszyscy przewodnicy mówią, że to są kości smoka wawelskiego, a to nie są kości smoka wawelskiego. Sprawdziłem, co to są za kości. To jest tam u samej góry fragment nogi mamuta, potem jest część szczęki wieloryba, a na końcu, tam pod spodem, wisi czaszka nosorożca włochatego. Ciekawe, kto to przywlókł do katedry wawelskiej. Wiem, kto to przywlókł. Otóż były badania w wieku XX i tymi kościami, czy kośćmi, zajmowali się paleozoologowie.
nie mylić z archeologami, bo oni się zajmują zupełnie czymś innym. No i słuchaj, widzimy te kości, to jest dla mnie ważne w tym porównaniu, w tej opowieści. Potem wchodzimy przez drzwi. Na drzwiach niby to K, niby to R. Znamy ten znak z telewizji Kraków. Wyjaśniam, to jest monogram króla Kazimierza Wielkiego i to jest takie K w koronie. Wchodzimy dalej. Jesteśmy już za tymi drzwiami, potem są kolejne drzwi też z szybami szklanymi. Wchodzimy na środek. Przed nami konfesja świętego Stanisława. Nad nami po prawej, po lewej stronie arrasy. A nad tymi arrasami co jest? No mów, mów. Figury czterech ojców kościoła, kościoła zachodniego. To są figury czterech wielkich doktorów kościoła. Pierwszy to Augustyn, drugi to Ambroży, trzeci to Hieronim, pamiętam, i czwarty to właśnie ten, o którym chcę ci powiedzieć. Grzegorz Wielki. I tu jeszcze jedno wtrącenie. Ksiądz biskup często opowiada, że oprócz tych filarów i figur doktorów kościoła, tam są te barokowe aniołki. Czym się różnią barokowe aniołki od tych figur? No, czym? Bo barokowe aniołki z tyłu są puste. Bo barokowe oszczędzali. Dobrze, ale wróćmy do tych czterech ojców kościoła. Barokowe aniołki z tyłu są puste, dlatego że wtedy zajmowali się tylko tym, co było widać. Ojcowie kościoła to są figury gotyckie. To jest szkoła Wita Stwosza. Wit Stwosz, to wiemy. To robi się również porządnie z tyłu. Tak, ołtarz, autor ołtarza w kościele mariackim. Te figury są starsze i tam przykładali uwagę do wszystkiego. Na tę figurę ojców kościoła, z której strony nie popatrzysz, to ona jest piękna, ładna, cała okazała. Natomiast niestety te barokowe ozdoby z naszych kościołów, no tylko fasada. I teraz dlaczego były mi te kości potrzebne i dlaczego te figury? Te kości to jest dla mnie taka analogia naszego katechizmu. Katechizm zawiera szkielet, najważniejsze prawdy. Na tym szkielecie, który jest zawarty w katechizmie, to możemy budować kazania, możemy budować katechezy, które prowadzimy na lekcjach w szkole, możemy budować spotkania w grupach, ale generalnie sięgamy do tego fundamentu, tego szkieletu, do tego trzonu. To jest katechizm. On jest nam bardzo potrzebny i on w tej książce, w tym katechizmie Kościoła katolickiego, który znamy, jest tam ładnie wyeksponowany, ładnie to jest pokazane. No i właśnie obraz tych figur. Katechizm zawiera całość. Przygotowałem sobie jeszcze takie informacje, kim był Grzegorz, takie troszkę opisujące jego charakter i jego zdolności, predyspozycje, dlaczego w ogóle on się za to zabrał. Warto wiedzieć, że Grzegorz jest pierwszym papieżem, który wcześniej był mnichem, benedyktynem. I jak to mówią u mnie na wiosce, on preferował taką zasadę, dyscyplina musi być. I tak jak się przyglądał zgromadzeniom zakonnym, tak jak się przyglądał klasztorom, tak później przyglądał się kościołowi. On też pochodził z bardzo zamożnej rodziny. Jego ojciec był prefektem rzymskim, sam potem Grzegorz był prefektem rzymskim. To był szczyt jego kariery takiej świeckiej. Z tego później zrezygnował, został diakonem. Został później wysłany przez papieża jako nuncjusz apostolski do Konstantynopola. Tam był 5 lat. Potem wraca do Rzymu, zostaje sekretarzem papieża. Po śmierci papieża wybierają go na następcę, czyli na stolicę Piotrową. On nie chce zostać papieżem, nawet ucieka, ale go przymuszają do tego. I kiedy zostaje papieżem, zaczyna robić porządki. Prawda jest taka, że Grzegorz Wielki, papież, to jest rewelacyjny facet. Oprócz tego, że napisał pierwszy katechizm dla biskupów, w tym katechizmie pisze, jak biskup ma postępować. Następnie mówi o tym, jak należy praktykować cnotę, czyli to stałą skłonność do czynienia dobra. Dokładnie. I wreszcie w trzeciej księdze mówi na temat, jak należy dzisiaj głosić, wtedy, w jego czasach głosić kazania, jak należy przepowiadać Słowo Boże. Zanim jeszcze dokonam pewnego podsumowania tej naszej ostatniej myśli, która dotyczy tego Grzegorza, to chcę pokazać ci, co jeszcze zrobił Grzegorz dla tradycji Kościoła, dla bogactwa Kościoła za swojego życia? Czy coś ci się kojarzy? Słyszysz Grzegorz i co może być w Kościele, co jest nazwane od jego imienia? Od jego imienia? No, bo to, że wydał ten katechizm dla biskupów... Tylko nie mów, że Gregorianum. Gregorianum nie wiem, ale msze święte gregoriańskie. Tak, msze święte gregoriańskie. Msza święta, te 30 mszy świętych, które odprawiamy za zmarłego, za zmarłych, no to mają swój początek właśnie związany z osobą papieża Grzegorza Wielkiego. Dodatkowo z jego osobą związany jest, co się śpiewa? Chorał gregoriański. Chorał gregoriański. Wszystkie co gregoriańskie to jest chyba z nim związane. No nie, bo kalendarz nie.
bo kalendarz gregoriański to inny Grzegorz, też papież, ale zdaje się Grzegorz XIII. Grzegorz Wielki Papież dokonał też modyfikacji związanych z mszą świętą. Przesunął Ojcze Nasz z końca mszy świętej na to miejsce, gdzie teraz jest. I teraz chcę to zebrać. Czemu tak dużo o tym Grzegorzu mówię? Bo ta postać Grzegorza, powiedzmy tak z humorem autora pierwszego katechizmu i to dla biskupów, pokazuje, jak bardzo ważne w Kościele jest tradycja, jak bardzo ważny jest urząd nauczycielski Kościoła, czyli ten urząd, który też pewne rzeczy wyjaśnia, wskazuje, podkreśla, daje do wierzenia, sprawdza, czy tak jest dobrze. I katechizm to jest narzędzie urzędu nauczycielskiego Kościoła, żeby myśmy się nie pogubili. Jak masz problem, powinieneś chcieć sięgnąć do katechizmu. Czy my w ogóle nie mamy takiego nawyku? Nawet nie myślimy takimi kategoriami, że odpowiedzi szukam w katechizmie. Nawet sobie zapisałem taki wstęp, chciałem tutaj zrobić, błysnąć, jakie są ważne książki w twoim życiu. Myśmy już na ten temat, na to pytanie kiedyś sobie odpowiadali. Nie wiem, czy na wizji, na foni, czy tak w rozmowie prywatnej, nie? Ale jest brewiarz, jest Pismo Święte, jest mszał, bo jako ksiądz często korzystasz z mszału i powinien być katechizm. Powinien być katechizm. I sobie wyobraź, że ostatnio spotykam innego kolegę, księdza i pytam się go, kiedy ostatni raz otwierałeś katechizm? No i po dłuższym zastanowieniu mówi, że jak prowadził lekcję, przygotowywał się do lekcji z jakiegoś takiego trudnego tematu do szkoły średniej. No nie sięgamy do katechizmu. Myślę, że dlatego też taki właśnie temat podcastów, żeby nie tylko odkrywać katechizm, ale też go przybliżyć, albo inaczej pokazać, że jest taką księgą w Kościele, do której naprawdę można sięgnąć. No spróbujmy w tym podcaście odmienić twarz katechizmu. Bo wiesz, powiem ci szczerze, że jak wpisujesz w wyszukiwarkę katechizm Kościoła katolickiego, to nawet strona się zwiesza. Ale to jak proponować katechizm? A spróbujmy to zrobić. Jak proponować? Nie wiem, jak proponować katechizm. Wiem, dlaczego katechizm warto wziąć do ręki. Chociażby dlatego, że dokonuje czegoś, co jest bardzo trudne dla zwykłego człowieka. Systematyzuje, syntezuje wszystko, co się z tą wiarą wiąże. Jakbyśmy popatrzyli na katechizm Kościoła katolickiego, ten nowy, nie ten Grzegorza, ale ten obecny, to mamy cztery potężne działy. Mhm. Mamy wiarę, mamy liturgię, mamy moralność i na końcu modlitwę. Wszystkie tak naprawdę przestrzenie życia człowieka w relacji z Panem Bogiem. I to już jest coś, co pokazuje inną twarz katechizmu, bo nam się katechizm kojarzy i to jest... Nie nam oceniać, ale uważam, że duży błąd, że w naszych czasach myśmy uczyli się katechizmu na pamięć. Właśnie tego opolskiego do pierwszej komunii, katechizmu do bierzmowania. Tak mocno mówiąc, trzaskaliśmy te regułki jako dzieci czy jako młodzież, nie rozumiejąc, co mówimy, nie wiedząc, po co nam to jest potrzebne. Ważne było tylko to, żeby się nie pomylić i żeby ksiądz ci zaliczył. Ty pamiętasz największy dojazd, jak pytałeś kandydatów do bierzmowania? To największą tragedią dla nich było, jak zadałeś pytanie, czym jest tradycja. I teraz jak ktoś ma w głowie taką wizję katechizmu, że to są regułki, których się uczył na pamięć, to po co ma do tego sięgać? Bo to boli. I najlepsze jest to, że jakbym dzisiaj ciebie zapytał o jakieś rzeczy z katechizmu do bierzmowania... No to nie odpowiesz. No spróbuj. Co to jest tradycja? Zbiór prawd objawionych przez Boga, które Kościół katolicki do wierzenia podaje, ale tam jeszcze było coś więcej. Było jeszcze coś więcej, właśnie. Pamięciówka. No i ta pamięciówka dzisiaj nie działa. Gdybym się zastanowił, może bym dał lepszą definicję. Gdybyś cofnął się w swoim myśleniu teraz do takich czasów studiów teologicznych i tak dalej i nawet do tego, jak dzisiaj przeżywasz swoją wiarę i przeżywasz tradycje w Kościele, to prędzej odpowiesz. No myśmy to zrobili w pierwszych minutach podcastu. Sięgnęliśmy do tradycji. Sięgnęliśmy do Grzegorza Wielkiego, tak, sięgnęliśmy do Trydentu. Sięgnęliśmy do tego miejsca, gdzie ta tradycja jest przechowywana. Do katechizmu Kościoła katolickiego. No ja mam takie porównanie do katechizmu. Jak nad tym myślałem, w jaki sposób pokazać wartość katechizmu, to mi się katechizm najbardziej kojarzy z mapą. Czy też taki przewodnik w tej mapie, który mi pokazuje po pierwsze, które drogi są bezpieczne i dobre, pokazuje mi, jakie trudności są na tych drogach i pokazuje mi, jakie są wyzwania. Czyli gdzie mogę na przykład upaść, ale też w jaki sposób muszę wzrastać. Ja powiem szczerze, że się ucieszyłem na temat katechizmu, bo to jest dobra okazja, żeby po pierwsze
być może go całego przeczytać, a to już jest dużym wyzwaniem, a po drugie spróbować go w taki sposób pojąć, pokazać, zrozumieć, żeby przekładał się na taką naszą zwyczajną codzienność, zwyczajne życie. Podoba mi się to. To teraz bierzemy na siebie dość poważne zadanie, żeby tą refleksję Kościoła przekazać w sposób zjadliwy, przystępny, intrygujący, intrygujący, ciekawy i taki, który pokazuje, że jest mi to potrzebne. Nawet jedno, że jest mi potrzebne, ale że mogę z tego korzystać w ogóle, bo ja mam wrażenie, że my czasem jesteśmy takimi ludźmi wiary, którzy zachowują się tak, abyśmy nie mieli z czego korzystać. My możemy z tego korzystać, możemy do tego sięgnąć, możemy wejść na stronę i znaleźć katechizm. Nie, mówię ci, zawiesza się. Ja znalazłem nawet w PDF-ie cały. Szukaj sobie w PDF-ie. Znalazłem. Jest cały katechizm w internecie. Zawiesza się strona z katechizmem, to fakt, ten online, ale można znaleźć wersję PDF. Można sobie ściągnąć, można sobie ją czytać. No od następnego razu zaczynamy czytanie katechizmu, po prostu. Znaczy nie będziemy czytać katechizmu tutaj. Natomiast spróbujemy razem z katechizmem odkrywać. Zabierzemy was w podróż, tak jak ja dzisiaj, Mateusz, zabrałem ciebie. To będzie podróż przez nasze życie z wykorzystaniem właśnie tej mapy, o której fajnie powiedziałeś, katechizmu. Ja się piszę. Mam nadzieję, drodzy podcastosłuchacze, że piszecie się i wy. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. No to cześć.